say, oh my god, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Put it in your mind that you gotta go out and get it. People try to stop you with
beginning, but you said that you were winning, so keep going, ain't no quitting. At this moment in time, I'm not just spitting lyrics. I'm giving you the words that put me in this position. Some people hear and some people listen. If you wanna be the best, then you gotta learn the difference. Woo. I want it all before I'm gone, Yeah, keep on grinding till the morning, Yeah. I want it all before I'm gone. We'll be right back.
breaks and I stay hurt. But I let up and forget it. Trying to find the light in the darkness. Telling myself that you meant it. Cause you never fall in love with a heart mess. If you're gonna hurt me, do it like you care. Think that you deserve me, fuck it, it ain't fair. Give me pain, give me pleasure. Blood my mind.
Halo, halo, witam serdecznie na spotkaniu finałowym. Mecz BO5, mapa DeVertigo, Turbo Przygłupy kontra Exist Fear. Zaczynamy oczywiście od Vertigo. Zobaczymy, jak ta mapa się potoczy. A potem będziemy mieli Dedasta, Denuke, Demiraj oraz do Overpass. Jak na razie Turbo Przygłupy z wygraną nożówką. Prawdopodobnie wybiorą stronę antyterrorystów, chociaż tego się zaraz dowiemy. No i już czekamy na rozpoczęcie spotkania. Turbo Przygłupy po stronie antyterrorystów, Exist Fear po stronie terror. I rozpoczynają. Na Przygłupy tutaj trzy kamizelki kupione. Jest czwarta. I FR. Zgadza się? Czyli jest to skrócenie FR. Z Defuse Kitem oraz ze Smokiem. Na terroryści cztery kamizelki. Dwa flesze ze Smokiem u rewersa. I zobaczymy, jak ta pistoletówka przebiegnie. Jak na razie spokojnie terroryści. Ustawienie pod pozycjami. Wyczekują jakiegoś skrótu. Wyczekują jakiegoś agresywnego przeciwnika. Natomiast Turbo Przygłupy również na spokojnie. Nie spieszy im się. No i cofają zawodnicy z rampy. Będą próbowali podchodzić pod schody B. I prawdopodobnie właśnie bombsite B będą chcieli zająć. Już jest tutaj wyjście. Spokojnie sprawdzają pozycję. To mecz finałowy. Tego musimy się spodziewać. Ale już wjazd. Raku dostał po głowie. Chociaż jeszcze żyje FR z jednym trafieniem. Ale on nie ma kevlara. Zaraz być może skończy się to dla niego źle. Chociaż bomba już będzie podkładana. Jeszcze od pleców Hyper nie spodziewa się rywala. Ale łapie fraga. Strolls również z jednym trafieniem. Nest jeszcze daje fraga. No naprawdę bardzo wyrównanie. Ale zostaje tylko Hyper. Czy on to może zrobić? 10 HP na jego koncie. I raczej tą rundę przegra, chociaż zaraz zobaczymy. Hyper nie daje nawet fraga. To znaczy dał fraga, ale nie teraz, kiedy została trójka przeciwników. No i Turbo Przygłupy z pierwszą wygraną rundą. No i już mamy dla nich pauzę. No i już wracamy do gry. Tutaj widać, że no rączki stopa muszą umyć. A tymczasem zawodnicy Exist Fear z rundą eko. Bez żadnych zakupów? Tak, zgadza się. Będzie być może próba podłożenia broni. Podłożenia bomby, przepraszam. Może próba zdobycia jakichś zabójstw. No, antyterroryści. Trzy pistolety maszynowe. Famas UFR-a oraz Nesty aż z M4-ką. No ale raczej nie powinien to być dla niego problem. Że terroryści tutaj na środku spokojnie wyczekują przeciwnika. Wiedzą, że na tych pistoletach maszynowych może rywal krócić. Ale Przygłupy również spokojnie starają się skanować tego smoka. No ale tam nie ma rywali. Rywale na środku. Jest tutaj stopa. No i jak on sobie poradzi? Zero trafień dla niego. Jedynie Adasiko poobijany. No ale Nesty, on ma tutaj szansę. Nesty już po headzie. Tylko 10 punktów zdrowia na jego koncie. Ale jest jeszcze troll. On powinien dać sobie radę. FR daje trafienie. No i rewers. Oj, tylko czy on nie zdąży pobiec, podłożyć bomby? Zaraz się o tym przekonamy. Bo jest chyba temu naprawdę bliski. Ale nie, ten pobiegł na schody i chyba spróbuje wrócić pod rampę. Chociaż jest tutaj Raku. Raku otrzymuje headshota. Poobijani zawodnicy Przygłupów. No ale jest runda dla nich. I już 2 do 0. A tymczasem terroryści no będą grać na fullu. Zobaczymy, jakie wyposażenie zostanie zakupione. 5 kałasznikowów, granatów nie brakuje. Także teraz, no muszą
pokazać się z dobrej strony. I miejmy nadzieję, że wygrywasz te rundy, bo chcielibyśmy, aby była jak najbardziej wyrównana oczywiście i mapa, i cały mecz. A tymczasem rewers na środku, ale stopa jest blisko. Oj, nie wychylił się, nie namierzył jeszcze rywala, rewers również czeka. Stopacz rewers, rewers daje sobie radę z przeciwnikiem. Nie traci nawet jednego punktu zdrowia. Także już z przewagą Existfear na tym pierwszym fullu jeszcze C-Troll zdąży uciec przed granatem. No ale pięciu terrorystów jest przy życiu. Oni jak na razie dalej swoje. Spokojnie rozstawieni na mapie, sprawdzają sobie pozycję. Nie chcą dać się też łatwo zabić. Widzimy, że tutaj Adasiko, Hyper, All Might, oni już przy schodach. I prawdopodobnie, przepraszam, przy rampie, prawdopodobnie tutaj będą próbowali zaatakować rywala. Chociaż przy głupy, no oczywiście spokojnie ustawieni. Był flash na schody. Lekka zmyłka, ale bomba chyba będzie wracała pod pochylnie. All Might przygotowany ze smokiem. Poleciały te granaty. No i zobaczmy, gdzie one lądują. Jest słowne gniazdo. Oj nie! Zbugował nam się smoke! Czterech zawodników. Terrorystów przy życiu. Ginie Raku. No musi ten smoke zejść, żebyśmy mogli normalnie oglądać mecz. Co tutaj się dzieje? Ta funkcja nie jest naprawiona od kilku lat. Smoke już schodzimy. Powinniśmy zaraz wrócić do meczu. Dokładnie tak. AFR, Nesty, oni próbują zachować broń. Także to musi być pierwsza runda dla Existfear. Nie spodziewałem się, że tak prosto zajmą ten bombsite. No a raczej IFR i Nesty nie mieliby większych szans na odbicie BS-a. Ich pieniędzy też troszeczkę brakuje i stopie, i Nestiemu. Także dobrze tą broń zachować. Czterech zawodników Existfear przeżyło. No i to na pewno będzie plus, bo All Might otrzyma kałasznikowa, kupi sobie granaty. Wszyscy gracze z pełnymi zestawami granatów. Ale turbo przygłupy też kupują. 3M4, AWP u C-Trolla. Nesty tylko z FAMASem, no ale oczywiście nie ma co narzekać, jest to też karabin. A terroryści dalej spokojnie grają swoje. Rewers, Adasiko, oni z zajęciem środka. Tutaj próbują skanować antyterroryści. Szukają jakiegoś takiego bardziej agresywnego zagrania. Chcą spróbować wyciągnąć trafienia. No ale gracze Existfear dalej spokojnie. Im się nigdzie nie śpieszy, mimo tego, że to oni są po stronie terrorystów. A rewers podniósł bombę i już zmierza w stronę pochylni. Nesty tutaj namierzony. Obity do 50 punktów zdrowia. Wcześniej też oberwał nade'em. No a gracze Existfear dalej bez straty punktu zdrowia. Ale muszą sprawdzać każdy kąt. Oj, dalej. Spokojnie. Existfear już komentowałem na tym turnieju. A tymczasem Raku. Oj, już po headzie rewers. Będą uciekać stąd terroryści, chociaż Crazy jeszcze tym granatem może postraszyć rywala. Ale Raku obrywa tylko za 30 punktów zdrowia, chociaż Crazy łapie fraga. I już... Nie daje kolegom znaku, żeby przyspieszyć. Oni chyba nie będą chcieli wchodzić pod ten bombsite B. Zabity Crazy. No i rewers musi cofnąć. Wydaje mi się, że możemy tutaj zobaczyć, chociaż nie! Zawodnicy wracają pod BSB. No nie była to dobra decyzja, chociaż rewers daje jednego fraga. Jeszcze tutaj zawodnicy skanują przez smoka, wiedzą, że jeden z rywali jest po headzie. All Might ginie, ale ma tylko 14 punktów zdrowia i zostaje tylko Stopex. Chociaż Stopex był bardzo blisko, ale Adasiko daje trafienie. 2-2, no i Existfear zaczyna wracać. Po przegranej pistoletówce, po przegranej drugiej rundzie. No teraz widać, że są w garze. No antyterroryści będą musieli zagrać rundę eko. No tutaj ciekawy smok od rewersa. Jest jeszcze flash na bombsite A. Być może to będzie właśnie fake podejścia rampą. Chociaż tutaj C-Troll na głośno skraca plecy. Jest jeszcze Raku. All Might daje sobie radę. Skrót również schodów. Terroryści już będą wchodzić na BSA. No nie zadają żadnych obrażeń zawodnicy.
Turbo przygłupów. Chociaż teraz Nesty z fragiem. All Might również poobijany. Jego właśnie nie zauważyłem na początku. Bomba jest podkładana. A Nesty z podniesionym kałasznikowem. Zobaczymy, czy będzie chciał go zachować. Tak, nie będą odbijać. Stopek postara się tutaj wyciągnąć trafienie. Dość go jest już blisko. Także spokojnie można to zrobić. Nie będzie z tym problemów. Oj, Stopek, Sadashiko nie spodziewa się go w tym miejscu. Oj, Stopek, gdyby tylko wychylił. Oj, Stopek! Obił rywala do 15 punktów zdrowia, ale nie zdobywa fraga w tak łatwej rundzie. W tak łatwej sytuacji, przepraszam. No chociaż Nesty jeszcze łapie Crazy'ego. Także zawsze są jakieś pozytywy. No on ma 4900, także spokojnie może rzucić broń któremuś z kolegów, który chciałby dokupić sobie granaty. Oj, jest kupiona snajperka, chyba dla Cetrola? Tak, dokładnie. Cetrol są snajperką. Będzie teraz grał. No ale terroryści. Ich sytuacja finansowa może naprawdę martwić zawodników turbo przygłupów. Cztery kałasznikowy, AWP, full zestawy granatów i 3000 rewersa, ponad 5000 All Might'a, Wadashiko. Hyper przecież 8000 na jego koncie, ale All Might daje trafienie. I daje również nadzieję na to, że kolejną rundę można tutaj spokojnie wygrać. No widzimy, że ExitSphere gra bardzo mądrze. Nie starają się na siłę pikować rywala. Znaczy teraz oczywiście spikował All Might, ale raczej nie tyle spikował, co wcelował się w pozycję. Czekał na wychylenie przeciwnika. Spodziewa się również boosta. Bardzo mądrze gra drużyna ExitSphere. Wydaje mi się, że oni mogą zwyciężyć w tym pojedynku. Chociaż zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o drużynę turbo przygłupów po stronie Terro. A tymczasem zmarnowany tutaj dwa mołotowy. Tamten pierwszy niedokładny. A tutaj skanuje snajper drużyny ExitSphere, a tymczasem drugi z zawodników, mianowicie Hyper, chciał już się wychylać. Oj, ale wcelowany All Might, daje trafienie na Nesteam. To może być sygnał, żeby przyspieszyć. Crazy, nie podniosłeś bomby. Już ta paczka jest podniesiona i będzie zmierzał w stronę bombsite'u A. Dokładnie tak jak myślałem. A Adashiko daje jeszcze fraga. No i tylko Raku, tylko Stopek zostają przy życiu. I pytanie, czy dla nich lepszym wyjściem nie byłoby zachowanie tej broni. Bo widzimy jak ExitSphere dobrze zrozstawione. Jeszcze All Might daje fraga. Namierzył rywala na Małyszu. No i zostaje tylko Stopek. Zresztą tutaj chce zdobyć fragi, no ale rewers daje trafienie. No i jest kolejna runda dla drużyny ExitSphere. No i muszą rozgrywać rundę jako turbo przygłupy. No chociaż jest to coś w rodzaju Forsa. Są Desert Eagle. Są również kamizelki u wszystkich oprócz Efera. Był też zapalający u Cetrola, który już go zmarnował na wypadek jakiegoś szybkiego rushu. No ale Adashiko wyciąga rywala z ladera. Czterech. Pięciu na czterech. No Efer tutaj na skarpecie. Ale terroryści dalej spokojnie. Jeszcze rewers powinien zaraz namierzyć Cetrola. Daje sobie z nim radę. Już 5 na 3. A tutaj jeszcze FR zaraz chyba będzie chciał spikować. Niesamowite jest to, jak ExitSphere jest dobre w tym swoim wolnym graniu. Często drużyny po zdobyciu fraga próbują przyspieszać, a tymczasem Crazy zdobędzie trafienie. FR oraz Nesty przy życiu. Jeszcze FR tutaj namierzony. A kontynuując to, o czym mówiłem, drużyny często chcą grać powoli, ale średnio im to idzie. Po prostu zawsze starają się przyspieszyć po zdobyciu fraga. Widzimy, że ExitSphere nawet nie przyspiesza. Tylko, że jest tutaj jeszcze schowany Nesty. No tylko, że on za szybko się zdradza. Za szybko zdradził swoją pozycję. I Adashiko musiał takiego fraga ukąsić. Już 5 do 2 dla ExitSphere. A przypomnijmy, że rozpoczęli po stronie, której nie wybrali turbo przygłupy. Oni wygrali nożówkę. No i mogli zdecydować, po której stronie rozpoczną. Wybrali stronę CT. No a tymczasem ta strona CT chyba nie wygląda tak, jakby chcieli. Terroryści wszyscy powyżej 10 tysięcy, oprócz Crazy'ego, który ma 5,5 tysiąca. No naprawdę
Sytuacja ekonomiczna jest niesamowita. A terroryści dalej robią swoje. Chociaż zawodnicy CT już na fullu. Z sołem czwórki jest również AWP u Cetrola, no chociaż on tylko z kamizelką, ale wiemy, że ten hełm nie jest potrzebny. Kałasznikow przecież zabija i tak na hita w głowę. Granatów jest dość sporo, chociaż braki będą się pojawiać. Tylko dwa zapalające jeszcze na ich koncie, a wydaje mi się, że z początkiem rundy nie było aż tak... Nie było aż tak ma... Nie było aż tak mało, a tymczasem Stopek zdaje jednego fraga. Ale odgrywa się Adaśko, 4-4. Ja troszeczkę się dzisiaj gubię w słowach. Słowo tak niestety... Lekko się gubi. Może raczej ja lekko się gubię. Ale dalej spokojnie terroryści. To jest niesamowite, jak długo oni potrafią wytrzymać bez zbędnego pikowania. Jak spokojnie potrafią grać tę mapę. Kajper. Dalej, spokojnie. No właściwie nie ma tu czego komentować, musiałbym znać dobrze drużynę, żeby móc coś powiedzieć. A Exist Fear już z mołotowami rzuconymi na bombsite. Smoki są dorzucone, Cetrol próbuje tam zagrać agresywniej, chociaż All Might łapie przeciwnika, Cetrol odpowiada, Cetrol zabija Hypera, Cetrol z jeszcze jednym fragiem. No i Adasiko, czy jednak FR? Adasiko nie sprawdza smoka. No Cetrol dał naprawdę 3 świetne trafienia. No i udaje mu się to. No ale zobaczmy. To jest naprawdę tak smutne. Turbo przygłupy. No zdobywają pierwszą rundę od 5. Chcieliby tutaj walczyć. No tylko, że ich stać na 2 pistolety maszynowe. 2 M4, 1 AWP. I bardzo, bardzo mało granatów. Jeszcze tylko 3 błyskowo-hukowe, 3 dymne. Naprawdę ciężko się będzie bronić przed zespołem Exist Fear. Te granaty no jednak do kontrowania się rywala by się przydały. Jednak do kontrowania rywala by się przydały. A tymczasem jest ich totalnie brak. A terroryści, no dalej spokojnie. Co można tutaj komentować? Ale teraz chyba będzie próba przyspieszenia. Oj, ten granat wydawało się z początku, że dobry. Amnesty jest tutaj, rzucił sobie wcześniej One Way'a, chociaż wydaje mi się, że on już zszedł. FR był skanowany, ale że oni to świetnie rozgrywają. Skanuje jeden z terrorystów, a Hyper łapie przeciwnika. Rewers jeszcze z jednym trafieniem, Cetrol odpowiada. Ale smog już dorzucony, Cetrol nic nie widzi, chociaż Nesty niesprawdzony w skarpecie. Jest 3-3. Adasiko już dobiega. No chce tutaj szybko złapać rywala, wie, że to jest potrzebne. Daje również fraga All Might. No i tylko Raku przy życiu. Chociaż on już na headshocie. No ale dopalona jego pozycja, chociaż ten smog zgasił. No ale jest frag dla All Mighta. 6-3 dla Exist Fear. I naprawdę, naprawdę dobrze prezentują się na tej mapie. Właśnie zastanawiałem się przed tym meczem, ponieważ turbo przykupów jeszcze nie komentowałem. Zastanawiałem się, czy będzie to bardziej jednostronny mecz. Oczywiście nie wiedziałem, czy dla turbo przykupów, czy dla Exist Fear. Czy może jednak będzie to zacięte spotkanie, w którym na przykład będziemy mieli 5 map, bo jest to oczywiście pojedynek BO5. A tymczasem antyterroryści zrobią jako Stopex! Oj, ależ śliczny headshot! Ależ piękne trafienie od niego. No tylko, że 13 punktów zdrowia na jego koncie. Podniesie ten karabin. No ale i tak przydałoby się rzucić go któremuś z kolegów, bo przecież i Nesty, i Cetrol, oni mają kamizelkę. Tak, Cetrol już dostaje kałacha. A tutaj All Might. Oj, All Might zauważa Nestiego. Nie wiem, czy spodziewają się zawodnika w skarpecie, bo on przecież już wychyla. Oj, FR, on miał problemy! FR tylko z jednym trafieniem. No i 3-3, a pamiętajmy, że Stopex jest przecież poobijany. Cetrol z tym kałachem ginie. Ginie również Stopex, no i tylko Raku przy życiu. Spalony przez Adasiko. 7-3. I jest to dominacja od terrorystów.
na LCT, znów na fullu, co prawda nie ma snajperki, ale jest więcej tych granatów, zamiast stawiać na snajperkę, postawili na granaty i być może to się opłaci. Bo ta snajperka jak na razie nie dała im za wiele korzyści z tego, co mi się wydaje. Tymczasem są 4M4. Jest AUK! No tylko, że All Might wyciąga stopeksa, a Ceterol po fleszu dojeżdża rampę! Ale tylko jednego fraga udaje mu się ukąsić, a Dashiko od razu odpowiada. No i terroryści będą chcieli przyspieszyć, ale co ciekawe pod bombsite B, a nie pod bombsite A. A Dashiko już wycofuje do kolegów, sprawdza jeszcze plecy. I zaraz możemy spodziewać się wejścia, zobaczmy, tylko Raku na tym BS-ie B, Nessie na bombsite A, FR na midzie. A All Might już tutaj próbuje wychylać. Terroryści są w kropce. Jeden zawodnik na konekcie, jeden zawodnik na BS-ie A, jeden zawodnik na BS-ie B. I już może następować rotacja z mida. Oj, ten zapalający! Chyba nie wyszedł! Raku łapie All Mighta! Raku nie daje sobie rady z Crazy'm. 3-2, chociaż Crazy bardzo poobijany. No ale Adashiko zaraz powinien namierzyć rywala i zostaje tylko Nessie. Nessie z augiem, bez granatów, brakuje również zestawu do rozbrajania. Chociaż prawdopodobnie leży gdzieś on tutaj, gubiony przez kolegów po śmierci. Raczej w trakcie ich śmierci. A Nessie już wychodzi, namierzył Adashiko, daje jedno trafienie. Niewiele poobijany, no ale jest Crazy. Tutaj nawet mieliśmy chyba tego Defuse Kita. No i zdobywają kolejny punkt gracze Exit Sphere, a przygłupi nie mają pieniędzy, żeby grać, trzeba zagrać kolejną rundę Echo. A raczej można ją nazwać forsem, no ale widzimy tutaj Desert Eagle, 5-7 u Ceterola, Defuse Kit również u niego, no i 5 kamizelek, FR z granatami. O, ja tymczasem Raku namierza jednego z przeciwników! No daje trafienie otwierające, naprawdę dobrze się to zaczyna dla Exit Sphere. A Raku, oj, ależ on się tutaj przedostał. Może zaraz wchodzi na plecy kolego, przeciwnikom. No i już słyszą te kroki pod bombsite'em, a słyszą strzały, rotują antyterroryści. Słyszę, FR, bardzo dużo kroków, a tutaj All Might wcelowany w rywala. All Might, oj, co tam się dzieje? FR jeszcze nie ginie, no ale Reverse, All Might, Adashiko, oni dają trafienia. I tylko Ceterol, była przewaga, ale tylko na chwilę. A Ceterol no próbował znaleźć Kałacha, ale ten Kałach został bardzo mądrze wyrzucony poza windę. Także na pewno Kałasznikowa nie podniesie Ceterol. Musi spróbować wyciągnąć jakieś trafienia. Być może uda mu się nawet wyciągnąć karabin. No i tutaj jest ten smoke. Ceterol prawdopodobnie wie, że przeciwnicy będą próbowali zasejwować w tym rogu. Oj, Ceterol! No niestety wyjął nóż. Nie spodziewał się tam przeciwników, a raczej spodziewał się, ale nie zdążył już wyjąć tego pistoletu. No i mamy kolejną pauzę dla turbo przygłupów. Już wracamy do spotkania, kończy się ta przerwa, no turbo przygłupy znów na fullu, jest snajperka u stopeksa. Reszta zawodników z karabinami ma... Przepraszam, co ja dzisiaj mówię w ogóle? Z karabinami. Jest również, jest Aukuraka, są 3M4 na terroryście, oni mają tyle pieniędzy, że mogą do końca tej połowy spokojnie grać, cały czas na fullu. A terroryści chyba trójkowo pod bombsite'em, a tymczasem Raku oślepiony zdobywa to trafienie. No oczywiście, już jak zaczynał strzelać, to jeszcze chyba nie był w pełni oślepiony. A tymczasem Rewers zaraz może spotkać się ze Stopeksem na środku, chociaż Stopex bardzo szybki strzał i od razu wycofuje. No i tylko trzech?
Terrorystów przy życiu. Tak się jeszcze nie działo. A zawodnicy ExitSphere zmierzają chyba pod bomb site A. Chociaż nie. Będzie jednak wejście schodami. Tylko, że jest tutaj Raku, który wcześniej zdobył przecież trafienie. Znów ten sam flash. Raku rzuca zapalającego. Ucieka na terroryści. I tak przez niego przebiegają. Crazy daje fraga. Oj, Crazy! Przeskanowany przez to drewienko. Jeszcze jest Hyper na rampie. Jest również All Might z AWP. No ale oni już cofają pod BSA. Zaraz będą wiedzieć antyterroryści, co się dzieje. Będą spodziewać się cofnięcia rywala. No i Hyper, i All Might już zmierzają w kierunku BSU A. Serol jeszcze tutaj próbuje skanować tego smoka. Spodziewa się rywali. Tymczasem Nesty namierza przeciwnika. Łapie gracza z bombą. Ale All Might zaraz powinien go namierzyć. Ma tego Mołotowa. Mógł wcześniej rzucić jeszcze granat. No Nesty się pali, ale i tak zdobywa trafienie. Zdążył jeszcze spłonąć. 4 do 9, patrząc od strony Turbo Bears. No i już są 3M4, jest Kałasznikow, jest AWP z granatami. To takich turbo przygubów chcemy oglądać. No ale gracze ExitSphere, tak jak mówiłem, dalej mają pieniądze, żeby spokojnie grać. I teraz przyspieszają pod rampę. Standard nie wyszedł. Przepraszam, pod schody. Więc próbują troszeczkę przyspieszyć. Oj, są te granaty w BS, tylko że one nie czynią żadnej szkody oprócz jednego punktu zdrowia zabranego FR-owi. FR-owi. Chyba tak. No i Afer tutaj za smokiem zaraz może namierzyć Crazy'ego. Już ginie FR, Crazy łapie fraga, ale również CT-Roll był na bardzo dobrej pozycji. Fraguje snajpera terrorystów. No i Crazy, dobry skan przez tego smoka, bomba już podkładana na BSB. Oj, jeszcze spalone palety. Stopex musi uciekać w kierunku bombsite'u B. No już jest za elektrykiem. A co CT-Roll? Cóż on robi? Czy on nie chce odbijać tego BS-u? Czy on chciał zachować bombę? Chociaż Hyper złapany! I zostaje tylko Crazy, który tam dał jedno trafienie. Crazy nie daje sobie rady z CT-Rollem. Zastanawiałem się, co on tam tak długo robi, no ale udało mu się wyciągnąć trafienie. 5 do 9. No i ostatnia runda tej połówki. Jeśli ExitSphere zdobędzie 10. rundę, no to może być turbo przygupom ciężko to odbijać. Tymczasem jest już gra od nich na dwie snajperki. No, terroryści oczywiście mogliby sobie na to pozwolić. No i są granaty. Takich turbo przygubów chcemy oglądać. Również dwie snajperki, 3M4, a terroryści oczywiście z AWP, z kałasznikowami, pełne zestawy granatów. Dokupione dodatkowe pistolety. No i oczywiście standardowo gracze ExitSphere. 10 punktów dla nich to raczej nie będzie... To oczywiście nie będzie zły wynik. A All Might już wcelowany w skarpetę. Próbuje podchodzić tutaj Hyper. Oj, pali dobrze pozycję. Chociaż FR tutaj dalej niespalony, może się utrzymywać przy tej skarpecie. A Crazy podnosi bombę i zmierza pod bomb site A. Także prawdopodobnie właśnie tutaj będziemy mieli wejście. Próbują jakichś tutaj skanów terroryści, ale wiedzą zawodnicy CT, że All Might tak właśnie robi. Strzela tak w prawie każdej rundzie. Także nie jest to teraz nic wyjątkowego. A tymczasem CT-Roll tutaj wcelowany. Wejście do rampy, chociaż odcięty smokami. No i jest frag dla Nestiego, również dla CT-Rolla. All Might odpowiada. Hyper jeszcze daje fraga. All Might również. No i tylko Stopex, tylko Raku. Oj, chociaż Stopex ma jeden punkt zdrowia. Już ginie i zostaje tylko Raku. On daje jednego fraga.
No ale rewers odpowiada 10 do 5 dla Exist Fear. No i terroryści na tej pistoletówce, cztery kamizelki. Smoke, Mołotow, Unestiego, a tymczasem stopek już poobijany. Są smoki rzucone na bombsite'a, ale to jest chyba tylko fake. Zawodnicy z bombą czekają pod BSMB, stopek już tutaj ginie. Nesty odpowiada. Nesty, oj, powinien namierzyć rewersa, chociaż się to nie udaje. All Might łapie tą rotację. No i tylko FR przy życiu. Oj, All Might ze świetną pozycją. Tam naprawdę był ustawiony. Czekał tylko na tych rywali, którzy domykali bombsite B. Znaczy, oczywiście, którzy szli tam z bombą. Efer, no daje jedno trafienie, jest sam. Kamizelka na jego ciele, 86 punktów zdrowia. No ale Efer spotkał się z dwoma rywalami, nie było to na pewno przyjemne. No i Efer daje po headzie, spada jeden z przeciwników. No i tylko dwóch rywali przy życiu. Oj, crazy, zagubił się chyba w walce, poleciał na dół. No ale Rewers, on ma przecież prawie 80 punktów zdrowia, All Might 100. Mają nawet Defuse Kita, gdyby Eferowi udało się tą bombę podłożyć. Efer, no ginie od Rewersa. 5 do 11, Exist Fear zaczyna lepiej tą połówkę. Na zawodnicy terrorystów. Z rundą Echo? Dokładnie tak, no chociaż okupowane pistolety prawdopodobnie będą chcieli zagrać dwa eko. Są trzy Desert Eagle, jest ZK, jest również P250. No, wszyscy z zawodników antyterrorystów, nie wiem czy to było zamierzone czy nie, czy to było umówione. A tymczasem ginie Crazy od CT-Rolla. Nie sprawdził tego pokoju drabinkowego. Nie wiem czy to było zamierzone czy nie, ale wszyscy kupili MP9. No ja również na rundzie eko rywala lubię sobie zagrać tą bronią. Terroryści dalej spokojnie. Oj, FR tutaj chodzi po głowie kolegi. A nie wiem, czy ta broń nie została rzucona FR-owi, ponieważ on jest snajperem być może terrorystów. Tymczasem obity już raku. Jaki mam level czego? Face it, czy... Tymczasem terroryści już z wejściem na bombsite'a, Adashiko z dwoma trafieniami, Adashiko z trzema, no i tylko stopex, Hyper również daje fraga. 12 do 5 dla Exist Fear. Na terroryści już na fullu. Face it? Trzeci albo czwarty? Chyba trzeci. Możliwe? No, chyba tak. Terroryści już na fullu, no chociaż tych granatów brakuje. Trzy granaty dymne, Mołotow. No i są kałasznikowy, ale brakuje innych granatów. Chociaż na zawodnicy CT z gorszym wyposażeniem są te 4 MP9, również Crazy ze scoutem. Także mogą powalczyć turbo przygupy. Ale spokojnie, tak samo jak Exist Fear rozgrywają tę stronę terrorystów. Ale gracze Exist Fear nie chcą głupio skracać. Nie wiem o co chodzi autorealizatorowi, ale ginie się już stopek z nową sajcie A. Ach. Teterol daje fraga, Hyper odpowiada. 3 na 4, no i turbo przygupy znów w opresjach. Chociaż tutaj Hyper, on ma bardzo mało punktów zdrowia. A All Might już na środku zaskakuje Efera, chociaż dał się jeszcze poobijać? Nie. Wydawało mi się, że otrzymał kilka strzałów od przeciwnika. Adashiko wychodzi z serwera? Oj, nie wiem, co tam się stało. A zostaje Nesty, zostaje CT-Roll. Adashiko już powraca. No i Rewers już namierzył rywali. Dorzucony smoke. Słyszy przeciwników na catwalku.
All Might zaraz może zostać namierzony. No a Reverse, przecież oni się go nie spodziewają. All Might daje fraga. No i tylko Nesty przy życiu. Nesty nie daje sobie rady z All Mightem. Jest kolejna runda dla Exisphere. A czemu pytasz, Skary? Mam to pytanie. A my już mamy przerwę dla zawodników antyterrorystów. Oj, nie wiem, czy przypadkiem coś się tutaj nie dzieje z serwerem. No i my już wracamy do gry. Terroryści z rundą Eko. 5 Assert Eagle, 4 kamizelki. Tylko FR bez tej kamizelki. Acetyrol już spalił się do 50 punktów zdrowia. Chociaż i tak daje fraga. Kałasznikow podniesiony. Adasiko daje trafienie. Ale Acetyrol z jeszcze jednym fragiem. No i Crazy. On ją tutaj nie namierzył przeciwnika. Crazy daje trafienie. 3 na 3. No ale podniesiony Kałasznikow przez Fera. A on przecież nie ma Kevlara. No był to chyba dość głupi pomysł. A ten granat może obić rywali, chociaż nie. Czasem antyterroryści wszyscy od jednej pozycji. Jest smog na bombę. Crazy daje jednego fraga. Mimo że miał skauta, to daje go z Desert Eagle'a. No i Raku skanuje nie tego rywala, którego trzeba. A Reverse tą bombę rozbraja. No i mamy kolejną rundę dla Exisphere. No jak na razie bardzo prosto im się gra po stronie antyterrorystów na tej mapie. No i już jest snajperka po stronie Exisphere. Są dwa kałasznikowy, dwie M4-ki. Terroryści również na fullu, też snajperka u Ceterola. Cztery kałachy. Oj, crazy, ależ to był ciekawy skan. Ciekawe, czy... Gdyby trafił w przeciwnika, to zadałby mu jakieś obrażenia. I tymczasem Turbo Przygupy dalej spokojnie, ale Exisphere tą pierwszą mapę zdominowało. Ciekawe, czy po prostu są dużo lepsi od przeciwnika, a tymczasem Raku daje fraga. Turbo Przygupy rozpoczynają lepiej, chociaż Hyper odpowiada, ale Raku łapie jeszcze przeciwnika. Raku, no wie, że jest snajper w konektorze. Przeskakuje tutaj na BS. Jeszcze tam All Might próbował go skanować. Ale dalej spokojnie Exisphere. Tymczasem Crazy daje fraga. Teraz trzech terrorystów przy życiu. Chociaż ginie Nesty. Ceterol odpowiada. Dwóch na dwóch. Dwie snajperki oraz dwa kałachy. No ciekawie to wygląda. A tymczasem FR obija przeciwnika. FR z jednym. No i Ceterol czy Crazy? Gdyby Crazy'emu udało się tą rundę uklaczować. On przecież ma AWP. Ceterol jest na schodach. Nie defuje Crazy. Oj, Ceterol. Czy on zdąży? Ceterol nie trafia! Co tu się dzieje? Naprawdę... Jestem naprawdę w szoku. Co się tutaj stało? Dlaczego Ceterol nie trafił rywala? Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Chociaż ta mapa
i tak już wydaje mi się, że musiała zostać wygrana przez Exisphere. Chociaż jest oczywiście jeszcze szansa. Turbo przygłupy, no kupiły broń, są cztery kałasznikowe, jest AWP, Raku daje fraga, Adasiko odpowiada, rewers również daje trafienie. 4-3, jeszcze poobijany FR. Czasem All Might tutaj agresywnie na schodach. Być może złapie potem jakąś ewentualną rotację na BSB. Na BSB. Nasty. Ciekawym smokiem. A dwóch antyterrorystów jeszcze na środku. No tutaj dostał flasha rewers. Ale już powinni wiedzieć, że to jest wejście pod bombsite. Oj, ale świetny granat pod Adasiko. Tylko 15 punktów zdrowia na jego koncie. Na terroryści już zajmują bombsite. Spokojnie, spokojnie, zawodnicy CT. Starają się tutaj przeskanować smoka. Oj, namierzył Efera jeden z antyterrorystów, chociaż Efer daje trafienie. No i 3-3. Trzy kałasznikowy kontra 3-4. Ale Adasikon jest bardzo mocno poobijany. Tutaj CT-roll namierzony przez rewersa. No wszyscy zawodnicy poobijani. Nesti łapie rywala, 2-2. A rewers i Adasiko razem mają 22 punkty zdrowia, chociaż rewers! Rewers, ale nie daje sobie rady. 30 punktów na koncie Nestiego. I wygrywa 6. rundę dla Turbo Przygłupów. Ale Exisphere z rundą Echo, co ciekawe. Wyzerowane zostały te finanse przez jedną przegraną rundę. 3 Desert Eagle, 2 P250, kamizelka u Crazy'ego. Terroryści. Brakuje granatów u Stopexa. Nie ma również kamizelki z hełmem, a tymczasem FR daje tylko jednego fraga. CT-roll się myli! Cóż on robi w tym meczu? No i 4-3. Podniesiony kałasznikow, podniesiona AWP. Crazy, wydaje mi się, że powinien tego kałasznikowa otrzymać. Chociaż rewers sam próbuje nim walczyć, a Adasiko daje fraga. No ale Raku na CT łapie Hypera. Adasiko jest jeszcze tutaj na paletach. Oj, chociaż ten timing, Adasiko, udało się zejść. Ale jest tutaj Raku. Oj, miał problemy z przeciwnikiem. No ale zostaje tylko Crazy. On na bombsite A. A bomba zmierza pod BSB. Także raczej powinni ją podłożyć. I wydaje mi się, że Crazy powinien podnieść AWP i starać się ją zachować. Znaczy, że on chce walczyć. Brakuje defuza. Ale Raku, ależ on otrzymuje headshota. Kałach podniesiony. No gdyby taką rundę wygrał Crazy, to naprawdę byłoby to niewiarygodne. Nie namierzył tutaj przeciwnika. Crazy widzi rywala, ale Nesty traci tylko 5 punktów zdrowia. No i 7-15. Także Turbo Przygłupy próbują wracać do gry. Są kupione kałasznikowe, chociaż Stopex może mieć problem z finansami. Nie, jednak tą broń otrzyma. Także wszyscy kupili, no chociaż FR Raku, oni właściwie bez granatów. U Ceterola tylko smoke oraz granat zaczepny. No antyterroryści również z podobnymi brakami. Nie ma w ogóle granatów zapalających. I będzie ciężko w ten sposób to rozgrywać. No a tymczasem Raku daje jednego fraga. Jeszcze Adasiko tutaj jest! Chociaż Adasiko odpowiada. 4-4, a tymczasem złapany Crazy. Złapany też Adasiko. No i 4-2. Turbo Przygłupy wracają do gry. Stopex tylko 8 punktów zdrowia na jego koncie. No a tymczasem All Might nie trafia. Myli się w takiej sytuacji. All Might z jednym. All Might, oj, prawie. Prawie by trafił Efera. Efer tutaj na bombsite, chociaż All Might daje kolejnego fraga. All Might, ależ on tańczy w tym BS-ie, my chcemy go oglądać. All Might, no niestety ginie i tylko rewers, no ale Stopex bardzo poobijany. Jeśli złapie CT-rolla rewers, no to prawdopodobnie będzie miał duże szanse na wygranie tej rundy. O, ja terroryści, ależ oni tutaj robią sneak akcje. Wracają na bombsite A, no tylko że rewers idzie razem z nimi. No i pytanie, będą się go spodziewać od rampy? Czy raczej właśnie od, no tutaj od łącznika, czy od CT? Widzimy, że CT roll z kontrolą rampy, Stopex również.
Właśnie stamtąd się go spodziewają, a rewers chodzi już na bombsite. Oj, rewers łapie Ceterola! Tylko 8 HP na koncie Stopexa. Rewers! Stopex mimo wszystko daje sobie z nim radę. On też nie miał defuza i już chyba nie było szans odbić tego bombsite'u. No, Stopex popełnia błąd, nie podnosi AWP. On mógł sobie spokojnie wziąć. Czasem antyterroryści z rundą eko. Na terroryści, mimo tego, że na fullu, to przecież 4 kałachy. Desert Eagle Efera. No ale ta runda jako po stronie Exit Fear wyglądała naprawdę ciekawie. Poprzednia bodajże runda eko. Terroryści no wiedzą. Wiedzą, że eko może mieć rywal. Nie chcą tutaj puszować. All Might z beretami na midzie. No ale tam nie ma przeciwnika. Jest już wejście na bombsite A, ale tylko dwóch graczy. Reszta jak na razie dalej czeka. Raku, Stopex, no oni już ten WS zajęli. Po herze oberwał Raku, ale tylko za 20 punktów zdrowia. No i Raku zdobywa w końcu to trafienie. Jeszcze jest tutaj rewers. Raku daje sobie z nim radę. No ale Adasiko go zaskakuje, chociaż Raku zdołał przeżyć. Oczywiście lepiej żyć z 10 punktami zdrowia, niż w ogóle nie żyć. Nie można się kłócić. Czasem antyterroryści no, próbują oczywiście wyciągnąć jakieś fragi. Chociaż Raku daje trafienie. Tylko Adasiko, tylko Crazy przy życiu. Zobaczmy, gdzie jest Crazy. Crazy tutaj zachodzi od pleców, no i może złapać sejwujących rywali. Widzimy, że Adasiko jeszcze dał fraga. Podniósł tego Kałasznikowa. No ale Adasiko już złapany i teraz Crazy. Oj, nie chowali broni tam, gdzie się tego spodziewał. Nesty daje trafienie. No i już 9 do 15. Exist Fear nie może zakończyć tego meczu. A stracili już przecież 4 rundy z rzędu. Tymczasem antyterroryści już dość agresywnie grają na fullu, mimo tego, że mają tutaj braki, no brakuje tych granatów, ale jest AWP, jest fama, z 3M4, a Dasiko już daje fraga. Dorzucone dwa zapalające na rampę, oj tam Stopex spalił się dość mocno. No i zobaczymy, czy Exit Fear wykończy tą mapę teraz, w tej rundzie. Tej rewers, oj, przeładowuje Famasa, ale daje fraga mimo wszystko. Może również podnieść kałach, ale na razie się na to nie decyduje. Halo, czy my możemy patrzeć? Dzięki. A Hyper, oj, on ma tutaj ciekawą pozycję. Zauważy rywala, który będzie wchodził na rampę, chociaż Ceterol, mimo tego, że dostał po głowie, to zdobywa fraga na Crazym. Próbuje chyba zająć środek. A rewers podniesie kałacha. Ale dalej zostanie na bombsite A. Zobaczymy, czy Exist Fear będzie czy da radę raczej w tej rundzie to wykończyć. A jest przecież All Might. Rywale już się do niego zbliżają. Rzucony Mołotow. Może All Might, on dalej stoi na BS-ie. Obity FR po skanie. FR ginie. Jeszcze Nesty ginie. I Ceterol. No tylko 15 punktów zdrowia na jego koncie. Ta mapa musi się teraz zakończyć, że Ceterol pali jednego z rywali. Tutaj się dzieje, 12 punktów zdrowia na jego koncie. No ale Hyper łapie przeciwnika. 16 do 9 dla Exist Fear. I tak się kończy pierwsza mapa tego pojedynku. A ja wracam do was za jakieś 2 minuty i startujemy z kolejną mapą.
No i nareszcie, po godzinach starań, rozpoczynamy spotkanie Turbo Przygłupy kontra Exist Fear. Druga mapa, DDoS 2. Zobaczymy, czy będzie raczej tak samo jednostronna jak do Vertigo dla Exist Fear. Czy jednak będziemy tutaj oglądać wyrównany pojedynek, a tymczasem nożówka, no chyba dla Exist Fear. Jak najbardziej. Zobaczymy, którą stronę sobie wybiorą. I zaraz będziemy zaczynać. Mamy już rundę pistoletową. Zawodnicy antyterrorystów w piątkę z kewlarami wierzą, że nie będzie trzeba odbijać BS-a. Wierzą, że ten defuse kit nie będzie potrzebny. A tymczasem All Might już tutaj obijał po głowie jednego z przeciwników. Adashiko, Nesty, oni dają fragi. Nesty z kolejnym. 3 na 3. No ale pamiętamy, jak bardzo obity jest Raku. A All Might tutaj już namierzył rywali. A tymczasem Raku daje fraga. Mimo tego, że tylko 15 punktów zdrowia na jego koncie. I trzech zawodników Turbo Przygłupów przy życiu. A Hyper jak poobijany. All Might jeszcze złapany przez Raka. No i Raku z trzecim trafieniem. Oj, te 15 punktów zdrowia bardziej mu pomogło niż przeszkodziło. Oj. Co tu się stało? Majes opuścił serwer. Ma 4 minuty na powrót, a to nie jest żaden z zawodników tego meczu. A tymczasem Exist Fear już zrundował jako. Mieliśmy tam chyba podjazd z środka, no ale Bombsite B już zajmowany przez terrorystów. A Raku namierza rywali. Jeszcze ginie Hyper. Jest tutaj Adashiko i Raku. Co on robi? No i Ceterus również daje fraga. No i All Might zostaje sam. Zobaczymy, czy coś mu się uda wyciągnąć. Ustawiony na galerii, wcelowany w tunel. No może zdobyć fraga. Raku jest przecież poobijany. Oj, szkoda, że nie wychylił wcześniej. Co do tego timingu. No bo Raka mógłby dorwać. Przynajmniej jedną broń by terroryści stracili. A tak, All Might zaraz namierzy Fera. O, ja jednak nie. Ceterol daje sobie radę, chociaż oberwał jeszcze po głowie. No i zawodnicy Exist Fear już na fullu. Jest 5M4. No jest dość mało granatów. Natomiast przygłupy pistolety maszynowe, które jeszcze zostały. No i All Might. Crazy. Oni dają trafienia, chociaż bardzo obity Crazy. 50 punktów zdrowia na koncie All Mighta. A Nesty daje fraga. Zaraz może złapać jeszcze All Mighta, chociaż All Might daje sobie radę. 3 na 2. No i All Might. Oj, zaraz może złapać Stopexa, Stopex zginie. I tylko FR przy życiu, chociaż on zabija jednego z rywali. FR zaraz może złapać przeciwnika od respa, ale Adashiko daje sobie radę. I mamy pierwszą rundę dla Exist Fear. No i Turbo Przygłupy mimo wszystko, mimo przegranej poprzedniej rundy na fullu, a tymczasem daje jednego fraga Nesty, zabity oczywiście przez Crazy'ego, no ale ważne dla drużyny Turbo Przygłupów, że dał to trafienie. Jeszcze FR zaraz na środku, może złapać All Mighta, oj, All Might nie trafia! I daje to trafienie FR, a jeszcze Ceterol tutaj wcelowany w długą, ale Crazy nie ma zamiaru krócić, on będzie ją sobie spokojnie trzymał, ale Rewers musi uważać na galerię, no trzyma cały czas środek. Ale z tej gali będą chcieli wybiegać przeciwnicy. Tymczasem stopa namierza, Adashiko. Już tylko dwóch antyterrorystów przy życiu. Rewers w BS-ie. Teraz już raczej na pochylnie i Crazy, który może dać trafienia. Rewers daje jednego fraga. Jeszcze FR jest tutaj na blisko. Nie wiem, czy Crazy się go spodziewa. No i ten flash. Rewers!
Oj. No ale ostatecznie daje sobie radę FR. Zostaje tylko Crazy. Który tutaj od respatera, no prawdopodobnie będzie starał się zachować broń. No i Crazy mija się tutaj ze snajperem drużyny terrorystów. I Ceterol, oj, Ceterol może zostać złapany z tą snajperką. Bardzo dobrze, Crazy. Podnieś AWP, Crazy, prosimy. Chociaż dla niego było ważniejsze zachowanie tej broni. No i terroryści z pauzą taktyczną. No i my już startujemy po tej pauzie. Na Exit Fear z rundą Echo. No Crazy tą broń zachował, także spokojnie sobie ją kupi. Witam serdecznie. Znaczy raczej spokojnie z nią zagra. A zawodnicy Terro już tutaj przejmują długą. O, ja stopa miał problemy na gali. Tylko jeden frag dla niego. Reverse daje trafienie z USP. Naprawdę to jedno trafienie to jest i tak dużo jak na to, że grają totalne eko. Reverse podniósł jeszcze kałasznikowa. All Might no musiał oddać życie, chociaż obija raka po głowie. No i Crazy zaraz powinien namierzyć Ceterola. Ceterol po headzie. Oj no bardzo poobijali terroryści, ale Ceterol nie może zostać trafiony przez Crazy'ego. Oj ten flash. Ewidentnie nie siadł, a tutaj jeszcze Adasiko namierzony. Crazy już na blisko, chociaż Crazy ginie. No i Reverse chyba tą broń będzie próbował zachować, dokładnie tak. Adasiko jeszcze tutaj przy respawnie CT. Ale już nie będzie walczył. Może spróbuję podnieść tą M4. Dokładnie tak, jest defuse podniesiony, jest również M4. Reverse również tą broń zachowuje, także dwie zachowane bronie to jest naprawdę dobry bilans. No ale muszą zacząć wygrywać te rundy zawodnicy Exit Fear. Turbo przygłupy przecież już z 4 punktami na swoim koncie. No ale gracze Exist z rundą na fullu, 3 M4, Kałasznikow, 1 AWP. No idą długą, za łatwo oddają, rewers przeskanowany przez Ofera. Jest tutaj jeszcze Crazy, no ale Crazy również przeskanowany. 5-3, no i turbo przygłupy z kolosalną już przewagą. Spalony samochód, no ale wiemy, że tam nikogo nie było. A w bombsite wraca All Might. Od niego może wiele zależeć. All Might z jednym trafieniem. Jeszcze Hyper daje fraga. Oj, robi nam się 3-3. Ten Smoke również nie siadł. Raku po headzie, ale daje sobie radę z tym fragiem. No i zawodnicy Terro podniosą bombę. I pytanie, gdzie się udadzą? Pod galerię. Także będziemy mieli wejście na bombsite, a będzie tutaj All Might. No od niego może dużo zależeć. Panie All Might, to może być gala. Prosimy, wróć. Ale on w picie. No, wydaje mi się, że mógł podjąć lepszą decyzję. Chociaż gale już zachodzi Adasiko. Oj, wiedzą zawodnicy CT, co się dzieje. No All Might złapany w picie. I również złapany Adasiko.
Oj, nie spodziewałem się, że tak szybko ta runda się rozwiąże. Adasiko miał tak dobrą pozycję. Czasem turbo przygłupy z kolejnym punktem, no i FR, ależ on ma respa na tunele. Może tam popędzić, ile sił w nogach. No i właśnie tak robi. A tymczasem stopa wcelowany w drzwi. A terroryści znów z zajęciem długiej. No wydaje mi się, że na fullu zbyt łatwo oddają tą długą zawodnicy CT, a ten granat... No i zabolał lekko Hypera oraz Allmighta, no ale nie były to jakieś większe. No i nie zabolało go to mocniej. Ja tymczasem Adashiko, rewers. Oni dają trafienia. Podniesiony kałach przez rewersa, no ale przydałoby się komuś go oddać. Najlepiej Adashiko. A bomba już podkładana na bombsite A. Hyper namierzony przez Raka. A jest tu przecież dwóch antyterrorystów, którzy podnieśli broń. Adashiko, ależ on tam poobijany. Oj, no i Raku się palił. Tylko 12 punktów zdrowia na jego koncie. Stopek zginie! Raku daje jednego fraga. No i rewers czy CT-roll? No, rewers już biega w B. No, ale CT-roll ma bombę na siebie. Oj, no i rewers próbował tutaj baitować. Chociaż mógł, wydaje mi się, broić do końca. Oczywiście nie miał defuse kita, co też na pewno przeszkodziło. No i mamy kolejną rundę dla turbo przygłupów. Tak jak The Vertigo, mapa totalnie, jakby to ująć, zdominowana przez ExitSphere. No to tutaj turbo przygłupy naprawdę grają o wiele lepiej. A stopa, no nie może tak wyglądać obrona długiej po stronie ExitSphere. Stopa daje trafienie, co prawda poobijany. No ale i tak wygrywają tutaj ilością osób. Oczywiście przy życiu. A rewers B się będzie musiał się bronić przed rywalami. Ale wraca do niego All Might. Rywale są na gali, za tym smokiem. Oj, stopa! Zobaczył go tam rewers. Próbował obijać zawodnika z dołu, który właśnie podsadzał stopę. A teraz dorzucone jeszcze smoki. Tylko, że Crazy, on tutaj trzyma rotację. Stopa spodziewa się rywala. Crazy czy stopa? Crazy lepszy. Ma przecież tą bombę. Jest tutaj jeszcze Nesty, no ale jemu będzie bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Przecież ma tutaj trzech rywali. Chociaż rewers bardzo mocno poobijany. Jeszcze Mołotow wrzucony pod Crazy'ego. Ten musi uciekać, no ale Adashiko daje fraga. Crazy również. No i ta bomba zostawiona na długiej i przejęta przez ExitSphere. No to był gwóźdź do trumny drużyny przygłupów. Oczywiście w tej rundzie. A tymczasem All Might już ma plecy od respa. Nie spodziewa się tego, chociaż All Might spada na dół. Oj, All Might, co tam się dzieje? Tutaj CT-roll daje fraga. CT-roll z jeszcze jednym. No ale zostaje sam Raku, chociaż on daje trafienie. No Adashiko nie może takiej rundy przegrać. Adashiko daje sobie radę. No i 6 do 2 dla drużyny Turbo Przygłupów. No i zawodnicy antyterrorystów, no na fullu, ale brakuje wyposażenia. Snajperka u Adashiko. Ale są dwa famasy, dwie M4, chociaż FR już poobijany bardzo mocno w tunelu. Złapany jeszcze CT-roll na długiej. Chcieli tam przyspieszyć terroryści. Oj, namierzony tam jeden z rywali. Raku ginie. Ginie również FR od Nade'a Allmighta. No i tylko Nesty oraz Stopex przy życiu. Chociaż Nesty daje jedno trafienie. Nesty z drugim fragiem. Stopex daje fraga. No i dwóch na dwóch. No nie mogą w ten sposób zawodnicy ExitSphere rozgrywać tej mapy. No mają oczywiście więcej HP, mają lepsze wyposażenie. Chociaż All Might łapie przeciwnika, Nesty tą bombę podłożył. Ale wydaje mi się, no, że teraz musi zginąć. Chociaż Nesty daje jednego fraga. Nie, to się nie może tak skończyć. Nesty Adashiko wygrywa tą rundę dla drużyny ExitSphere. No i mamy 3 do 6.
No i już trwa ta runda. Na fullu oczywiście zawodnicy jak Zestfir, chociaż pistolet maszynowy u rewersa. Fama Sniper'a, no nie jest to oczywiście wymarzone wyposażenie. Terroryści z rundą raczej Force, bo są te kamizelki kupione, tylko FR bez kamizelki. Desert Eagle, jeszcze Mołotów u Nestiego, a tymczasem All Might już obija raka. Powinien zaraz tego fraga zdobyć, chociaż All Might, no, nie daje sobie rady z przeciwnikiem. Rewers ma dobrą pozycję, no jeśli rywal będzie próbował wychodzić na długo, to on może dać trafienia. A już wszedł tutaj na bombsite bez topek, chociaż CT Roll spodziewał się przeciwnika. Hyper jeszcze łapie graczy z mida, Nesty również ginie. No i tylko CT Roll przy życiu. On ma Deagla, ma MP9. Jak na razie próbuje strzelać z tego właśnie Desert Eagla. Terolo i wyciąga już w nieodpowiednim momencie. No i mamy 6 do 4 dla turbo przygłupów. No i już rozpoczęli po czterech pauzach. Zawodnicy turbo przygłupów z rundą full, no chociaż Raku z pistoletem maszynowym. Zestfir oczywiście również na fullu, chociaż jest Famas u Hypera. No ale ten po prostu nie chciał przekupować broni. Widzimy, że spokojnie przygłupy rozpoczynają tą grę, chociaż Hyper dojeżdża środek.
i łapie zawodnika z długiej. A tymczasem gracze już na B się B. Adasiko, on robi zdecydowanie za mało, chociaż daje dwa fragi. Obija FR oraz Nesty, no ale to full auto było dość paniczne. No i zostaje tylko FR. All Might z trafieniem. Jest już 5 do 6. No ExistFear naprawdę zaczyna wracać. No i Hyper podniósł Kałasznikowa. 3M4, AWP, pełne zestawy granatów. Na terroryści z rundą Eko, 5 zestaw Tigli, 4 kamizelki. No FR tutaj jedyny wybieg przez tego zapalającego. Prawdopodobnie takie było założenie, żeby przez niego wybiegać. Teraz musi być zły tam na kolegów, a co Terror, ale on daje heada przez Smoka. Ale słyszał ewidentnie strzały przeciwnika. No i stopa na galerii. Oj, stopa tam namierzył rywala. A tymczasem Hyper powinien złapać fraga. Jeszcze tutaj na galerii dwóch z terrorystów. Rewers tam w bombsite musi się bronić. Dostaje head od stopy. 3 na 3, no jeszcze Hyper pobijany na długiej. Nesty kończy to. I 3 na 2. All Might Drespa mógłby złapać Nestiego. Nesty wycofuje. Ale bomba już jest w bombsite i będzie podkładana na długą. All Might podchodzi od respa, daje się złapać. I tylko Adasiko jeszcze od respa na antyterrorystów. Adasiko daje sobie radę z rakiem, ale tylko 16 punktów zdrowia na jego koncie i będzie chciał tę broń zachować. Także 7 do 5 dla turbo przygłupów. No i już gramy ExistFear na fullu, chociaż Desert Eagle Reversa, AWP All Mighta, Auto Crazy'ego, 2M4, na terroryści z 4 kałasznikowami, jest AWP, na Hyper już daje fraga. Zetero jeszcze na środku, złapany teraz Crazy, chociaż zdążył poobijać przeciwnika, no i Nesty musi dać tutaj dwa fragi. Hyper i Nesty poobijanie, chociaż Adasiko daje fraga, no jest 2 na 2. Ale gracze antyterrorystów są bardzo mocno poobijani. A Hyper już tutaj sprawdzał długą. Ale nie widzi tutaj żadnego z przeciwników, a oni wjeżdżają środkiem. Jest smoke. Do CT i będzie wejście na bombsite B. Adasiko nie trafia, niestety nie trafia. No Adasiko, gdyby trafił ten pierwszy strzał, mogliby to ugrać zawodnicy ExistFear, a teraz raczej bez szans. Chociaż Hyper, oj, ależ agresywnie obija tutaj Stopexa, no ale Stopex daje sobie radę. I 8 do 5 dla turbo przygłupów. No i antyterroryści z rundą Eko. Tam w tej ostatniej rundzie grasz na fullu. A gracze przygłupów. 4 kałasznikowy, AWP u stopy. No i All Might zostaje złapany. Adasiko, oj, 2 headshoty na rywalu. A tymczasem Raku ma tutaj problemy. Rewers daje też fraga. Także 2 graczy terro już zginęło od uspów. No ale dopalona galeria, podniesie bombę stopa, prawdopodobnie będzie zmierzał na długą. Na bombsite'a. Rewers ze skrótem środka. Oj, Nesty przestaje teraz patrzeć, bardzo dobry timing od rewersa. Zobaczmy, jak mu się uda to zajście.
Chociaż Nesty był tutaj przygotowany. Jest jeszcze Adashiko, on tego kałacha podnosi. I będzie chyba chciał zachowywać. No tak, będzie próbował zachować broń. Chociaż jest tutaj jeszcze Crazy wcelowany w bramę. I zobaczymy, czy tą broń się uda zachować zawodnikom Exitfear. Jest tutaj wcelowany w ramę. Próbuję strzelać. Chcę chyba zbejtować swojemu koledze, no ale nie było to potrzebne. Mógł tą broń coś zachować. A Adashiko daje dwa fragi! Podniesie AWP! O, Adashiko! No, Adashiko już tutaj poobijany. Co on zrobił w tej poprzedniej rundzie? Na Exitfear oczywiście na fullu brakuje granatów, ale jest snajperka, są 4-4, to jest najważniejsze. Zobaczymy, czy Exitfear odbije ten przecież już zajęty bombsite B. Tutaj ciekawy boost. Przecież gdyby była tutaj jeszcze jedna osoba. Czasem dosmokowany tunel. Ten boost nic nie daje, chociaż Crazy od tunelu daje trafienie. Raku odpowiada, Raku z jeszcze jednym. Hyper z odpowiedzią, Adashiko z trafieniem. Nesty, ale rząd tutaj robi robotę w BS-ie. No i tylko Crazy musi się pospieszyć, nie ma czasu. Crazy z jednym fragiem. No i Crazy! Czy on zdąży? Podnosi defuse kita, nie ma czasu Crazy. Nie! Ma czas Crazy! Defuje tą bombę! 0,3 sekundy przed końcem. No i 9 do 6 dla drużyny przygłupów. No i teraz oni po stronie CT zobaczymy, jak będą sobie radzili z tym kryciem długiej. Bo jednak krycie długiej u wielu drużyn, które rzadko grają na dasie jest... No jest dość ciężkie, tak? Oni obrywają flashem, dają się łatwo skanować przez smoki. A tymczasem turbo przygłupy. Ma Piotr bez defuse kita. 5 kamizelek po ich stronie. Na ich kończy raczej. Exitfear z 4 kamizelkami. U rewersa 2 flashe i smoke. Tak, wydaje mi się, że gra zawsze. No i terroryści spokojnie, ale jednak w tunelu. Próbuję tutaj wyczekać jakiegoś skrótu, no i już będziemy mieli wejście. No i rewers. Flashował, smokował i jest wyjazd na bombsite. Ceterol, on za długo trzyma się przy życiu w BS-ie. Daje dwa fragi, no już oczywiście ginie. Ale jest 3-3, na to trzeba uważać. Raku daje fraga. Hyper z odpowiedzią. Hyper z jeszcze jednym. I jest tutaj Nesty. Nesty czy Reverse? No Reverse mógłby tą rundę naprawdę wygrać. Ale Nesty daje sobie radę. Piękny headshot od niego. No i mamy 10. rundę dla turbo przygłupów. No i terroryści z rundą Force. 4 maki, jest scout, no. Bomba była podłożona, można tutaj grać. Nie brakuje również granatów, także wydaje mi się, że może to wyglądać ciekawie. No dalej, spokojnie, obydwie formacje. Jaka jest główna wygrana? Nie wiem, są klawiaturki, jest hajsiwo. A już ktoś tutaj, oj. A nie, coś mi się tutaj pomyliło. Klawiaturki, pieniążek.
A tymczasem Raku tutaj na środku. Oj, no oni dalej o nim nie wiedzą, mimo tego, że cały czas zdobywa fragi. No i zostaje tylko Adashiko oraz All Might. Chociaż Adashiko daje jednego fraga. I zobaczymy. Bombę mają pod opieką zawodnicy Turbo Przygłupów, także chyba nie pozostaje nic innego, jak zachować broń graczom Exist Fear. No tutaj stopa na mierzu Adashiko. Adashiko jeszcze na środku, no próbuje powalczyć. Przecież złapany, nie wiem dlaczego nie starał się zachować tego maka. Jeszcze All Might próbuje ostrzeliwać rywali. No i zachowa tego skauta. No i tutaj All Might próbuje skanować przez tą bramę. No i już jest wjazd galerią, ale szybko to wygląda, co się dzieje. No i ginie Stopex. Jeszcze na długiej namierzony jeden z antyterrorystów. Crazy daje dwa fragi. No i tylko Efer oraz Raku przy życiu. All Might, oj, nie daje rady trafić Raka. No, Raku zostaje sam. I przydałoby się jeszcze tą broń zabrać, chociaż Raku daje jednego fraga. Raku z drugim! Oj, Raku, co tutaj się dzieje, ale Hyper daje sobie radę. Co tam? Git tam. Bardzo, bardzo dobrze. No i Turbo Przygłupy muszą grać rundę eko. Chociaż nie, próbują forsować. Nesty z M4, 4 Desert Eagle, kamizelki z hełmami, terroryści, nawet ze snajperką All Mighta, 3 kałasznikowy, Famasu Reversa. No i Crazy, leciutko poobijany tym granatem, ale dalej trzyma się na nogach, nawet się nie chwieje. A tymczasem stopa, oj, prawie dał trafienie. Efer daje fraga, jeszcze Nesty z jednym. Poobijał również Hypera do 3 punktów zdrowia. No tylko, że All Might, on tutaj domyka od długiej z tą AWP. Daje jedno trafienie. No i zaraz powinien wcelować się w respawn. Ceta tam czeka FR. Znaczy, że All Might woli zabezpieczyć sobie plesy. Wie, że może się tam spodziewać Cetarola. A od galerii już Raku. Raku z trafieniem. W się jest jeszcze rewers. Oj, rewers. Zaraz być może będzie próbował wychylać. Raku zabity przez rewersa. Rewers jeszcze ma problemy z Eferem. A Cetarol sprawdza tutaj długą. All Might musi się chować, ale daje sobie radę. Jeden z antyterrorystów. No i tylko rewers ucieka na galerię. Zdążył uciec. No i rewers daje fraga. Tylko Cetarol przy życiu. Rewers wiedział, że nie musi wychylać. Mimo wszystko wychylił. Dlaczego on to zrobił? Przecież słyszał, że nie defuje bomby przeciwnik. Dlaczego rewers wyskoczył na rywala? Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdyby... No właśnie bez sensu wychylił. Taka akurat jest prawda. No ale co no? Przez to Turbo Przygłupy z 5-rundową przewagą. Może się tutaj wcelować w galę All Might. Efero i on bardzo agresywnie przy tunelu. Ale już raczej powinien cofnąć. Będzie tutaj walczyła Crazy poobijany.
Miał bombę na siebie, nie miał czasu antyterrorysta. A mimo wszystko wychylił gracza Xisphere. No nie wiem, ciężko mi to jakoś wytłumaczyć. A widzimy, że terroryści przy tunelu prawdopodobnie zaraz będą chcieli wchodzić na bombsite B. A widzimy, że The Vertigo to jednak była ich lepsza mapa. Lepsza mapa drużyny Xisphere. A tymczasem Hyper daje jednego fraga. Nesty z dwoma! Crazy, Adasiko, oni odpowiadają. Bombsite zajęty, tylko dwóch antyterrorystów przy życiu. Na B się ciężko odbija, jeszcze All Might daje fraga. No i tylko Raku, zabity również przez All Mighta. 8 do 12 i Xisphere zaczyna wracać. No można rzucić kałachy tutaj kolegom. Crazy, kupił sobie Digla, kupił również AK. Jest 5 kalasznikowych, zestawy granatów u wszystkich oprócz Hypera. Bo ten broni od nikogo nie otrzymał, musiał sam ją sobie zakupić. Tymczasem próba wejścia na długą. Bombą reverse, on również dołącza do kolegów. I Hyper już daje fraga. Jeszcze tam był CT-roll, uciekał w resp CT. A tutaj jeszcze FR w tunelu złapany. Crazy również z fragiem. No i tylko dwóch antyterrorystów przy życiu. I jeszcze Raku. Będzie próbował walczyć, ale trafiony przez All Mighta. 9 do 12, no i Xisphere zaczyna wracać. Zaczynają się te rundy pojawiać na ich oknie, na ich koncie, na ich oknie. No już jest tutaj smog na Xbox, chociaż nie wiem, czy on był celny. Terroryści chyba spokojnie, chociaż próba wjazdu pod bombsite B. Hyper z jednym trafieniem. Jeszcze CT-roll tutaj próbuje obijać All Mighta. Chociaż raczej bez skutku. Tylko kilkanaście punktów zdrowia mu zabrał. No i będą próbowali odbijać tutaj od razu pacetę. No może nie tyle odbijać, spróbuję wyciągnąć jakieś trafienia. Słyszę tutaj na oknie Hyper przeciwników. Jeszcze Crazy od pleców zachodzi rywali. Oj, Crazy miał problemy, ale daje dwa fragi. Hyper z jednym. No i zostaje nam tylko CT-roll. Który na respie terro przydałoby się, żeby terroryści tej broni nie tracili. Jednak postarali się go nie raszować, nie, starali się nie poginąć. I wydaje się, że raczej to się uda. Ewentualnie Adasiko będzie tutaj wychylał. A reszta kolegów raczej ucieka w inne strony. Adasiko daje fraga. Dużo pieniędzy na koncie Xisphere. No i teraz będą grać. Zawodnicy antyterrorystów, już kupione bronie, chociaż tak brakowało tutaj finansów. Są 4M4, jest AWP, to jest bardzo mało granatów. Tylko dwa błyskowo-hukowe, trzy smołki. Jeden zaczepny. Teraz jest już tutaj flash na środku, All Might dość agresywnie. Crazy wjeżdża na BS. Oj, no złapany FR, złapany również CT-roll. Gubią się zawodnicy turbo przygłupów. No i jest 5 na 3. Ciężko będzie to odbić, a widzimy, że przygłupy już chowają broń. Zobaczymy, czy uda się zachować w ogóle. Jest AWP, są 2M4 na terroryści, znów bez strat. A All Might już szuka przeciwników. All Might nie sprawdza tutaj kątu. Wie, że Iraku i Nesty chowają broń na długiej. Spodziewa się tam prawdopodobnie również stopy. Ale gracze terro już zachowają tą broń. Nie ma co tracić finansów. Nie ma potrzeby gonienia ze przeciwnikiem. Bo rywalowi i tak brakuje pieniędzy. No ale zachowali tą AWP zawodnicy antyterrorystów. Chowali M4 Kałasznikowa, dwa digle kupione u CT-rolla oraz u FR-a. No i jest to runda jako, no chociaż... CT-roll wykosztował się, a tymczasem Hyper daje fraga na Gali. No Nesty tak łatwo oddaje fraga, mimo tego, że miał przecież bardzo dobrą broń.
No i na środku jest jeszcze FR. On trafiony. No i tylko trzech zawodników turbo przygupów przy życiu. No coraz lepiej to wygląda dla ExitSphere. A Raku jeszcze tutaj od B. Skowerowany świetnie przez Adasiko. I tylko Cetero z Desert Eaglem oraz Stopa. AWP! Stopa już ginie! Ginie również Ceterol! No Stopa dał tylko jednego fraga. Podniesiona też AWP. No i zawodnicy CT no mają za co grać. Ale co będzie, jeśli przegrają tę rundę? Zobaczmy, ile tutaj bonusu. No 3400 już. Ale i tak tych pieniędzy, jeśli przegrają rundę, to zabraknie. No będą mieli po 3500 dolarów. 4000 UFR-a. Terroryści na czterech kałachach. Jest AWP u Hypera. Na zawodnikom co te brakuje tych granatów. Wyrzucili się już z zapalających. Tylko trzy błyskowo-hukowe, dwa smoki oraz jeden granat zaczepny. Oj, no i ten Mołotow, czy nie wiem gdzie on miał polecieć, ale ewidentnie nie siadł. Oj, no i ten granat pod Crazy'ego. Obija go tylko za 14 punktów zdrowia. Hyper, ale że on się świetnie wychyla na gali. Stopa ma przewagę pozycji, przewagę prawego ramienia. Tak to chyba należy powiedzieć. A i tak oddaje tak łatwo swoje życie. No i All Might podniesie bombę, tylko zobaczmy, gdzie on się uda. Będzie próbował wchodzić galerią na bombsite'a. Ceterol namierzył All Might'a. Zawodnik z bombą ginie. No ale jest tutaj Adasiko od pleców. Adasiko łapie przeciwnika. Adasiko z kolejnym fragiem. I tam jeszcze zginął Hyper. Tej bomby Crazy nie może podkładać, ale Rewers już łapie rywala. No i zostaje tylko Raku, który ma raczej małe szanse na wygranie tego, szczególnie że już Adasiko powinien słyszeć, że palił się Raku. No, że aż właściwie nic przez to nie wie. Raku może być i na długiej, i na galerii. Może być również na środku. A Raku, no oczywiście od długiej. My to doskonale widzimy. No i Raku z jednym. Jest tam jeszcze rewers. Raku nie ma szans odbić tego bombsite'u. Spróbuję zachować M4. No naprawdę turbo przygupy z takiej przewagi. Tracą taką przewagę. A na środku jeszcze Adasiko. On zabiera tą broń Rakowi. No i nie ma pieniędzy, żeby grać. Zdobywali przecież tyle rund. No tutaj oczywiście przycinane te ich rundy. No ale już 6 rund z rzędu na koncie ExitSphere. Naprawdę jest to niesamowita przewaga. No już tutaj Ceterol jedyny ze scoutem, czterech zawodników z Desert Eaglami, no ale Ceterol bardzo mocno poobijany. Chociaż wiemy, że przy tym karabinie snajperskim ma to mniejsze znaczenie. A tymczasem Crazy daje fraga, Hyper jeszcze z jednym. No Nesty co prawda z ładnym headshotem, ale to by było na tyle raczej. Ale Ceterol łapie All Might'a i robi nam się 3 na 3. Tylko że rewers już z kontrolą środka. Nesty nie może zginąć. No i zostaje tylko FR. Sfragowany przez Crazy'ego. 14-12. I z takiego dobrego wyniku dla turbo przygłupów nagle robi nam się dwupunktowe prowadzenie ExitSphere i tylko dwóch rund brakuje, żeby to spotkanie zakończyć. Ale gracze turbo przygłupów już na fullu. 3M4, 2 AWP-y. Brakuje oczywiście granatów, no ale może z takim wyposażeniem można walczyć. Może gracze Terro dalej oczywiście spokojnie. A tymczasem All Might daje trafienie. I jeszcze tutaj Nesty w BS-ie, ale on nie jest dobrze spalony. Dalej trzyma się tam na nogach. Oj, Nesty daje fraga. No ale Crazy domyka od galerii. Raku złapany. Nesty również złapany. Crazy ze świetną akcją indywidualną. No i dwóch na dwóch. Bomba podkładana jeszcze na galerię. A Crazy zaraz będzie się tutaj spodziewał przeciwnika. FS z flashem. Crazy namierzony przez Efera, co ciekawe. No i Crazy może grać tutaj na czas. Crazy daje fraga.
No i jest Terol, no ale przecież bomba na terrorystów. Oni mają dostatecznie dużo czasu, żeby obydwoje wychylać. No jeszcze po flashu zrobi to crazy. Jest runda dla Exist Fear. I zaraz możemy mieć, i prawdopodobnie będziemy mieli ostatnią rundę tego pojedynku. A raczej, no oczywiście ostatnią rundę tej mapy. Ale zobaczmy, zawodnicy Turbo Przygłupów, oni nie mają pieniędzy, żeby grać. Dwa skauty u CT-Rolla oraz u Stopy. Dwie MP9, M4 u Nestiego. Naprawdę nie wygląda to kolorowo. Brakuje granatów, tylko dwa zapalające, dwa dymne, a tymczasem stopa na długiej. No crazy poobijany i stopa dobija go ze skauta. Może sobie zająć tego longa. Jeszcze Nesti daje fraga. Stopa daje sobie radę, biegnąc tylko na diglu. No i jedynie Adasiko oraz Hyper. Araku ze świetną pozycją. Hyper nie może go sprawdzić. No i tylko Adasiko. Nagle. Na rundzie Force zawodnicy ExistFear tracą cały ten pomysł na grę i po prostu bardzo łatwo giną. Na rundach full przeciwnika tak łatwo sobie z nimi radzą. To jest niesamowite. A teraz, no oczywiście mają pieniądze, żeby grać, terroryści. Długo im ich nie zabraknie. No, gracz chce to już z czterema karabinami. Karabin maszynowy tylko u Efera. A raczej pistolet maszynowy. Ja widzimy, że gracze ExistFear już spokojnie. Raku tutaj wcelowany w galę. Hyper próbował fragować, no ale Raku daje sobie radę. Raku poobijany tylko do 3 punktów zdrowia. No crazy, tym nade'em nie daje sobie rady. Ale wydaje się, że to będzie podejście pod galerię. Tak, chyba tak się będzie działo. Jest rzucony smoke od Crazy'ego. Jeszcze flash nie był dorzucony. No ale teraz już wszystko gra. Chociaż to był. Być może to był tylko fake. Crazy tutaj poobijany do 50 punktów zdrowia. FR przecież jeszcze na bombsite B. Jest tutaj rzucony smoke na fake'a chyba. No tak, na pewno na fake'a. Na zawodnicy terrorystów pod galerią. Że tutaj stopa. No Raku jeszcze nie jest spalony. Dalej trzyma się na nogach. Stopa ma tam problemy. Nesti ginie. Stopa obity bardzo mocno, ale jeszcze jest lewo bombsite. A Dasiko daje jednego fraga. Natomiast ginie z powrotem. No i tylko dwóch zawodników Terro przy życiu. Zostaje tylko rewers. Chociaż rewers nie daje sobie rady z CT-Rolem. 15-14 dla ExistFear. No i teraz pytanie. 16 do 14, czy jednak dogrywka? No ale zobaczmy, jakie wyposażenie mają zawodnicy CT. 3-kałaśnikowy, M4A, to już jest naprawdę dobre wyposażenie. A Adasiko tutaj z autosnajperką, czy to może był Crazy? Nadasiko zostaje z nią do końca tej rundy. Prawdopodobnie, natomiast Crazy już wymienił ją na Kałasznikowa. Oj, ten granat mógł oberwać FR, ale tylko dwa punkty zdrowia stracił. Ale gracze Terror spokojnie, chociaż nie zamierzają krócić gracze Turbo Przygłupów. Będzie wejście na bombsite B. Są już w tunelu gracze ExistFear. Rzucili smoki, no rewersowi ten smok nie siada. No i CT-Roll musi bronić się w bombsite. CT-Roll z jednym fragiem. Stopa pomaga, stopa z jeszcze jednym. No i cofają terroryści, no bez pomysłu. Nie wybiegli z kolegami. Już cofka dolnym tunelem pod środek. Ale dalej jest szansa na wygranie tego. Wiemy, że polskie drużyny najbardziej lubią wygrywać takie rundy. Czy też przegrywać na rundach eko rywala. Już podejście pod galę. Spalony bombsite, chociaż niedokładnie. No i Nesti na rampie. Nesti z drugim trafieniem, czy jeszcze nie? No i tylko Adasiko z tą autosnajperką. Mamy dogrywkę.
Turbo przygłupy Exit Sphere 15 do 15. Już runda trwa. Terroryści bez snajperki. 5 kalasznikowów. Oj, gaszą tego mołotowa, tego zapalającego raczej. No i jadą jeszcze na samochodzie. Niesprawdzony jeden z rywali. Co robi rewers? Czemu on nawet nie do niego nie strzela? No FR dopiero teraz dojechany przez Hypera. Hyper złapany przez Nestiego. No i te granaty mogą zadać obrażenia, chociaż Nesti tylko minus 30 punktów zdrowia. A tymczasem rewers tutaj słyszy rywali, którzy wybiegają. Rewers powinien złapać raka. Rewers nie łapie stopy! Co tu się dzieje? Rewers no wybiegł w bombsite. W ogóle nie strzelał do zawodnika na kominie. Teraz jeszcze to... Naprawdę szkoda, no bo mógł grać tą rundę dla swojej drużyny. No i nie jest zgaszony ten zapalający. Nie wiem, co robią zawodnicy terrorystów. No to naprawdę ciężko się ogląda w dogrywce. Jest co prawda odpowiedź, no ale zobaczymy, czy uda się to dociągnąć do końca. No bo gaszą, jeśli gaszą zapalającego, a ten zapalający, ten smog wybucha 5 metrów za zapalającym, to coś chyba jest nie tak. No ale mieli dużo mołotowów. Są one dorzucone do okna. Zatrzymana tam rotacja antyterrorystów. Chociaż ciężkie, niezbyt dobre pozycje mają terror. Czasem spalony samochód. Adasiko tam już zaraz zginie w płomieniach. Adasiko się pali. Ale Crazy daje fraga. No i Crazy z trzecim trafieniem. I zaraz zobaczymy, kto wygra tą pierwszą połowę dogrywki. No tutaj Crazy już z ciekawymi skanami. Chociaż Zetarol obrywa tylko za 30 punktów zdrowia. I tutaj oberwał fleszem na drugiej stopa. A warto zauważyć, że gracze Turbo przygupów nie mają pieniędzy, żeby grać. Brak granatów. MP9 u Zetarola. Famas u Nestiego, no ale wiemy, że Exit Fear takie właśnie rundy najbardziej lubi przegrywać. Stopa już daje trafienie. Jeszcze Ceterol tutaj na blisko, na środku, ale będzie próba wejścia galerią. Chociaż nie, jest cofka. No i Crazy chyba chce fejkować bombsite'a. Zawodnicy wydaje mi się, że już rotują pod B, dokładnie tak w tunelu gracza Exit Fear. No i jest wejście na bombsite B. Oj, FR oraz Ceterol giną. No ale Raku no dał 3 fragi. 17 do 16 dla Turbo przygłupów. No i już oczywiście obydwie drużyny na fullu. Dopiero zaczęła nam się druga połówka dogrywki. Dwie snajperki po stronie Exit Fear. Trzem czwórki, a terroryści z jedną AWP. Z czterema kałasznikowami. Granatów no oczywiście nie brakuje. Na Hyper tutaj wcelowany na drugiej. All Might daje fraga. Hyper dalej wcelowany w rywala. Hyper daje trafienie. No i 5 na 3. Ciężko będzie Turbo przygłupom w tej rundzie powalczyć.
Ale terroryści, dalej spokojnie. Dynasty biegnie, żeby podnieść tą bombę i zobaczymy, gdzie potem się uda. To chyba iść na długą. Chociaż nie, zmierza jednak w kierunku środka. Jak wcelowany w gniazdo, złapany All Might! I może być próba wyjścia właśnie na Bombsite B, dokładnie tak się dzieje. No tutaj jest Adashiko. Oj, on może dać fragi. Adashiko tylko z jednym! Ale to i tak może wystarczyć. Dwóch terrorystów pozostaje przy życiu. Raku oraz Nesty. No i słyszę już CT-ków. Jest tutaj hyper od okna i on zaraz zostanie namierzony. Nesty daje fraga. No i jeszcze ten Mołotow. Będzie przeszkadzał przeciwnikom. Crazy daje fraga. No i tylko Nesty oślepiony. Halo, reverse, zabij przeciwnika! Crazy sam! No nie, tak to nie może wyglądać! Nesty z flashem na oczach! Co tutaj się dzieje? No i już Hyper daje fraga, ale FR odpowiada. Stopa FR po obijaniu, Adashiko również. Co tutaj się stało? No Reverse cały czas widział rywala na tym BS-ie. Dlaczego on w ogóle do niego nie strzelał? No i spokojnie, terroryści. Chociaż mało HP na koncie niektórych z ich zawodników. Tutaj już namierza All Might stopę. Był również Efernu i obrywa do 3 punktów zdrowia. Tymczasem Raku przygotowany z jakimś smokiem. Poleciałbym za nim, żeby zobaczyć, gdzie leci, no ale niestety zbugowany ten. Zbugowany GoTV. Adashiko tymczasem daje trafienie. I All Might wybiega przez tego smoka. Zostaje tylko Nesty. Oby nie powtórzyło się to, co w poprzedniej rundzie. Z Nesty. Zabity przez Hypera. Nie zdążył strzelać, także mamy ostatnią rundę. Być może ostatnią, a być może po prostu ostatnią. No i już próba tutaj wyjścia długą od turbo przygłupów. Oberwał zapalającym Raku. A jeszcze Nesty tutaj na to w midzie. Może namierzyć All Might'a. Oj, ten timing tego granatu będzie dobry. Ginie stop. No i 5-4 dla drużyny ExistFear. Już skończyła mi się woda. Nie spodziewałem, że tak długo potrwa ta mapa. To jeszcze All Might na środku. I Hyper namierzony. Co tutaj się dzieje? Raku daje trafienie. No i 4-4. Tymczasem All Might namierza już przeciwnika. Nie dał się zbejtować All Might. Jeszcze namierzył Scrolla. Kontrola. Prawie to samo. Crazy daje fraga. No i tylko kontrol oraz Raku przy życiu. I Cetrol. Tam na bombsite B daje się pokonać. Nie, to All Might daje się zabić. I daje również fraga Adashiko. No nie, no bez wody nie wytrzymam. Komentatorzy proszą o przerwę. O przerwę. W trakcie dogrywki. Także ja zaraz do was wracam.
Ja już do was wracam. Turbo przygłupy po stronie Terro. 4 na 3, teraz już na 2. Ginie również Crazy, no i Hyper zostaje sam. To będzie chyba musiał zachować tę broń. Chociaż fajnie by było coś się jej pozbyć. Z ekwipunku przeciwników, a tutaj Nesty miał problemy. Nie wiem dlaczego tak długo to trwało, aż zabił przeciwnika. Na graczach z Sphere bez snajperki. Nie było na nią pieniędzy. Natomiast zawodnicy turbo przygłupów no, na 2 snajperki, 3 kałasznikowy. No i FR na galerii. Oj, Hyper! Ależ on pojechał! Co tutaj zrobił? Hyper! Odpowiada Ceterol. No jeszcze stopa daje trafienie. Gdyby się zaraz nie okazało, że z takiej akcji Hypera nic nie wyjdzie. Że ta runda zostanie przegrana przez ExistFear. Ale zobaczymy. Ceterol podnosi bombę i będzie zmierzał na bombsite B. Że tam kieruje się atak turbo przygłupów. No tymczasem Hyper zostanie złapany przez stopę. No tylko, że Rewers daje fraga. Jest w tunelu. Zasmokuje sobie ten górny tunel. No i stopa pali się. 55 punktów zdrowia na jego koncie. 30 sekund, no ale jest to dość mało. Szczególnie biorąc pod uwagę, że przeciwnicy mają bombę w swoim posiadaniu. Stopa, no. Proszę, nie pikujcie. Crazy daje trafienie. 19 do 19. I zobaczymy, kto zwycięży tą połówkę. Podniesiona jeszcze snajperka. Ale terrorystów i tak było na nią stać. Także Ceterol z AWP. 4 kałasznikowy? Nie. Również snajperka u stopa. U stopy. Na antyterroryści na resztkach. Jeden Fama z 3-4 AWP u All Mighta. No i tutaj stopa zaraz powinien namierzyć przeciwnika na galerii. Stopa daje fraga. 5-4 dla turbo przygłupów. No i All Might łapie tam przeciwnika. Jeszcze stopa sfragowany przez Crazy'ego. Oj, naprawdę wygląda to coraz gorzej dla turbo przygłupów, co ciekawe. Ale bomba będzie się kierowała długą na bombsite'a. A tutaj jest Ceterol. Tam cały czas wcelowany w bombsite. I są rzucone smoki do respa. Dorzucony drugi. No i Ceterol dostał tam po headzie, chociaż Raku daje fraga. Jeszcze tutaj Nesty. Rewers nawet go nie trafił. Bomba będzie podłożona. Rewers obijał tutaj Nestiego. Chociaż no to i tak on bardziej ucierpiał. Rewers tutaj zboostowany. Dał info, że jeden z przeciwników jest w BS-ie. Złapany również All Might i złapany też Adasiko. No przegrywają naprawdę nieprawdopodobne sytuacje gracze ExistFear. Już widzimy, jak tutaj Crazy mocno króluje fragami w swoim zespole. I również Adasiko, 33 trafienia na jego koncie. A po stronie teraz już antyterrorystów, 39 dla Nestiego. 37 dla Raka. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Na zawodnicy antyterrorystów bez snajperki, co ciekawe. 5-4. ExistFear z 1 AWP. I zobaczymy, jak się ta runda potoczy. Bo od niej może dużo zależeć. Ale na razie spokojnie gracze ExistFear. No i dorzucony dobry flash dla Crazy'ego.
Chociaż Nesty daje fraga. Hyper odpowiada, no ale FR był tutaj jeszcze przygotowany. 4-3 tym razem dla turbo przygłupów. Sytuacja z poprzedniej rundy się obróciła. Czemu rewers pikuje bez niczego? Totalnie nie mam pojęcia. W każdym razie kolejny frag dla FR-a. No i tylko dwóch terrorystów przy życiu. Dashiko oraz All Might. No FR oczywiście bardzo poobijany, no ale raczej nie będzie to miało większego znaczenia. Chociaż przekonamy się już niedługo. No i już jest wejście galerią od terrorystów. Dorzucone te flesze. Ginie FR w BS-ie. Raku, no tam ledwo trzyma się na nogach. Bomba będzie podłożona przez All Might'a. Spalona galeria również, chociaż... Oj, nie siadł ten... Mołotow. Zawodnicy Exist Fear dwójkowo będą musieli się jakoś obronić. Ceterol oraz Raku od galerii. Od CT stopa zdaje się. No i All Might już ginie. A Dashiko zostawia 7 HP Rakowi. No ale spalony. Jest 21 runda dla turbo przygłupów i wydaje mi się, że możemy się szykować na wynik 1-1. Na Exist Fear na tej mapie naprawdę prezentuje się dużo gorzej niż na The Vertigo. Myślałem, że będzie to jednostronny pojedynek. A tymczasem... Teraz już Rush Exist Fear na Bombsite B, nie wiem dlaczego, stopa z dwoma trafieniami. I jeszcze stopa z kolejnym fragiem. Bo All Might oraz Reverse przy życiu. Oni tutaj na galerii. No i spróbuję wyjść na środek. Jeszcze Raku, odraz pacetę. No i Ceterol daje fraga i rewers. Swoją śmiercią kończy tą mapę.